I zaczynamy ćwierćfinał turnieju Kung Fu Cup 2023. W dolnym lewym rogu zawodnik teamu Basilisk, Jonas Otana, czyli Serral. No i oczywiście z drugiej strony również mistrz świata. Serral co prawda dwukrotny, ale tutaj mamy jednego z niewielu teren, którzy osiągnęli ten tytuł, bo tylko dwóch do tej pory. Li Peinan, Oliveira, kiedyś Time. Zawodnik teamu Dragon Kaize Gaming. Fajnie. Dwóch mistrzów świata, trzy tytuły razem. No i zobaczmy, co się wydarzy na mapie Alcyone. Serral oczywiście jak zwykle jest faworytem do wygrania tego pojedynku, a może i nawet całego turnieju, ale no, kto wie, czy w półfinale nie będzie Solar, który ostatnimi czasy na Serrala bardzo często wygrywa. Może będzie niespodzianka i Oliveira go pokona. Żeby to było ciekawe. Oliveira czasami miewa takie przebłyski. No, największy miał na Mistrzostwach Świata i to jest jego gigantyczny sukces i no, piękna historia. Ale po mistrzostwach no nie ma już w każdym turnieju tak doskonałej, wybornej formy. Zdarzają się takie pojedyncze turnieje, gdzie faktycznie jest lepszy występ. Chyba tam nawet jeden jakiś wygrał. Nie wiem, czy to nie był też Kung Fu Cup tydzień temu. Ale zaraz zobaczę. W sumie łatwe to do znalezienia. Sekundka. Nie, to nie było to. To na pewno nie było to. Zaraz zobaczymy. A, dwa tygodnie temu Oliveira był w finale i przegrał 2-3 z Darkiem. Dobra, i wszystko jasne, no. Dlatego mi się tak kojarzy. Czasami ma taki dość dobry występ, ale niekoniecznie od razu tam wygrywa. Ale dojść się do finału w tym turnieju, jak widać, łatwe nie jest, skoro w ćwierćfinale masz Serrala. To się można trochę umęczyć. Mimik, dwa cyklony. No, całkiem ciekawy początek, który wydaje się jakby wyznaczał tutaj jakąś chęć zagrania mecha. Nie ma jeszcze gwarancji, ale może zobaczymy mecha od Oliveiry. Podobno cyklony aktualnie dość mocne na zergów. Oczywiście nie same cyklony, ale ze wsparciem Helionów. No i cyk. To jest zagranie, które chyba też w tym turnieju, gdzie testowany był nowy, już aktualny balans. To takie otwarcie chyba przyszło dość wcześnie właśnie do głowy zawodnikom. Ładnie, spokojnie, rozwijają się, żadnych dużych strat nie ma, tylko Overlord i 4 lingi. Tutaj jak widać Serral szukał kontrataku, ale Oliveira jakoś to wyczuł. No i oczywiście jest dobrze, bezpiecznie ustawiony. No jednak to nie będzie ten tak zwany mech, tylko piechota. Serral właśnie zapuścił żurawia tym Overlordem, no i już widzi, że gra właśnie na jednostki typu Mariny, Medivaki, może miny też będą, zobaczymy, bo
Na razie fabryka robi reaktor, ale zapewne to jest reaktor dla koszarów. Skałki niszczone przez Serrala, żeby odblokować jeszcze jedno przejście na mapie, żeby potem łatwiejsze okrążenia robić. Tutaj też, jak widzimy, Serral wydobył 4 złoża minerałów, o i nawet 5 i może 6 za chwilę wydobędzie, żeby szybciej biegać między bazami. Statystycznie, która rasa wygrała najwięcej dużych turniejów, na przykład IM? Oj, tutaj jest troszeczkę problem, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy takie statystyki są, ale mi się wydaje, że Zergowie wygrywają najwięcej dużych turniejów. Ranie też nieźle sobie radzą. No Protosi na pewno najgorzej sobie radzą w tym departamencie, to myślę, że od paru lat to zdecydowanie najsłabiej. Tam zdarza się oczywiście, ale dużo, dużo rzadziej niż u Zergów. 8 mańska PPW i witam mocno. I dziękuję bardzo za 45 miesięcy. Dobra, jak widzimy, Supply Depot tutaj będzie powolutku formować barykadę. No to taki wylot na razie jest bardziej zaczepny, chyba nie będzie jakoś mocno atakować. Ale ciekawe, nie? Czy cyklony będą dobrym wsparciem dla tego, o, zagrania i jeszcze chyba nawet udałoby się złapać Overseera, gdyby się Oliveira nad tym skupił. Serral jak uciekł nad wzniesienie, to mega, no i widać tę szybkość, no to są te detale właśnie, jak to mawiał klasyk. Że tu podniósł, tu uciekł nad te wzniesienie, żeby cyklony nie widziały Oliveira, nawet nie wiedział, że atakował tego Overseera. No taki szybki tutaj nie był. No i zobaczmy, czy Serral go tutaj znowu przechytrzy. Ładne, głębokie wejście niektórych mainów, też niektóre zniszczył Oliveira zawczasu. Ale chyba wystarcza, chociaż, czy wystarczająco dobra akcja Serrala. Nie mam jeszcze przekonania, teraz te linki podbiegły, jak szybko zniknęły, chyba Serral sam zaskoczony tym, co się tutaj stało. No, może te ulepszenia 1-1 też zadziałały trochę nadzwyczaj dobrze, bym powiedział. No brawo, Oliveira. Jednak był tutaj trochę lepszy. Steampack nie powinien ranić marinów, wtedy cały czas by się odpalało tę umiejętność i tak by się cały czas dusiło Steampacka. To jest dopiero zmiana w balansie. Albo można by może zrobić, żeby Steampack mniej dawał, ale też mniej ranił Marina, żeby był taki mniej znaczący, może. O, są takie statystyki. Chudy coś wygooglował, fajnie. O, wow, super. Pytanie, jakie turnieje to bierze pod uwagę, czy w ogóle wszystkie, jakie były. A nie, jest napisane. Major, Premier, Adder. Super, super, super. Doskonale. Zaraz sobie może tutaj zobaczymy to i owo. Piękna sprawa. Ej, no super, kurczę. Mega fajne statystyki. Dobra, popatrzmy na... Kolejny atak Oliveiry. Serral, jak widzimy, ma Lingi Bane'y. W planach też Vipery. Ale same Lingi Bane'y mają to... No i Queen'y jeszcze teoretycznie pomagają. Rozwalił się tutaj oczywiście jak Rosja na mapie Oliveira i jest na razie nie do ruszenia. Od góry będzie flanka Serrala. Od lewej już strony oczywiście też królowe. W gotowości, wszystko w gotowości. Jeszcze nie zniknęła cała biomasa i może to jest właśnie ten ostateczny dobry moment do ataku. Bane'y się wlewają. No i widać, że sensownie, sprawnie skrócił dystans Serral. Pytanie tylko, czy to była wystarczająco jednostronna miazga, żeby teraz można było mówić o przewadze, bo chyba nie.
Uspokoiła się oczywiście rozgrywka po tym dużym ataku, bo Oliveira jednak uznał, że nie może kolejnych pushów stosować. Znaczy, no, on oczywiście będzie atakować dalej, no bo widać, że on ciśnie na 8 reakcjach i nie zrobił czwartej bazy, więc tak naprawdę Oliveira w pewnym sensie naolinuje na trzech bazach. Niby jest zaplecze, niby jest ekonomia, ale on musi wygrać tym, albo może jeszcze kolejnym pushem, a przynajmniej tym musi zrobić bardzo duże obrażenia Finowi, urwać jakąś bazę na przykład. Albo najlepiej to od razu wygrać. To się może zdarzyć, no. To nie jest słaby atak. O, tutaj Cichang widzę, że blokuje niektóre jednostki na środku, żeby nie mogły przejść. Trochę niechcący. Świetna kontra Serrala, pod warunkiem, że oczywiście obroni się u siebie. Przechodzi, no nie no, tutaj zniszczy SCV w pierwszej i w drugiej, znaczy w trzeciej i w drugiej bazie. A tutaj zaskoczenia! Jeszcze zanim Oliveira się rozstawił wszystkim, już Serrala atakuje. No, ale nie wszystko zostało wyczyszczone. Serral ma oczywiście większe zaopatrzenie, ale potrzebuje teraz szybko odrodzić taki spory legion jednostek. W ogóle mega mnie ciekawi, czy on teraz rally pointy poprzestawiał. Nie, chyba nie poprzestawiam. No, będzie walka za momencik, będą też Bane'y. Stara się wszystko zgrać Serral dobrze w czasie, z Lingami, z Bane'ami, z posiłkami. Jedna STV-ka została Oliveirze, Serral ma 81. No, może powinien drony teraz do obrony wyciągnąć Serral. Czeka na Bane'y, bo trzeba wybrać dobry moment, dobrą synchronizację wszystkich możliwych ataków, żeby się obronić. No i jest za dużo Zerga. Jednak zrobił to znowu fenomenalnie, tam się już przebił do pierwszej bazy i miazgunia, książkowo. Śmiesznie te zerowe sobie tak wyglądały już praktycznie u Oliveira. No, mocna kontra. GG, pierwsza mapa za nami. Widzimy w górnym lewym rogu Oliveira. Tutaj oczywiście Serral i mapa to Hard Lead. Znowu mapa, na której Oliveira w sumie mógłby taką trzybazówkę zrobić, może dwubazówkę. Chociaż dwubazówki mam wrażenie, że zostały trochę zapomniane przez Terran, gdy grają oczywiście na Zergu, bo na Protossów to się jak najbardziej jeszcze zdarza. Czy dobrze liczę, że pierwsze miejsce w tym turnieju to 2000 zł? No, matematyka tutaj nie jest specjalnie trudna, no. Łatwo sprawdzić. No, pulę nagród tego turnieju jest to oczywiście za pierwsze miejsce około 555 dolarów. Konkretniej to jest 4000 tych chińskich juanów. Oni mają juany. Ale w przeliczeniu na dolary, a potem w przeliczeniu na złotówki jest to jakieś 2300 zł około. No, za granie turnieju, który trwa około 5 godzin. Czasami 6, czasami 4 pewnie. Całkiem spoko sprawa. Chociaż, no kto wie, może będzie nawet jeszcze szybciej. Nawet Serral się schyla. Czy inny Dark, Solar, chociaż Dark, czy Cure, czy Clem Max Pax to by się schylili też niżej. Myślę, że wyznacznikiem tego, że turniej ma spoko pulę nagród, albo też może tego, że jest grany w takiej spoko strefie czasowej, jest to, że właśnie Serral bierze udział, bo Serral nie bierze udziału w Open Cupach, czy na przykład właśnie w jakichś innych mniejszych turniejach. On dopiero w tym turnieju, czyli takie 500 dolarów za pierwsze miejsce i Serral jest zainteresowany. No mieć 500, a nie mieć to, jak już znamy z historii 1000. Oliveira ładnie tym Reaperem skoczył, Serral jednak zamienia atakowaną dronę w budynek tylko na chwilę, ale dzięki temu jej nie straci. No i teraz już anulowany spor. Na frytki start. No 500 dolarów dziennie na przykład, no to już jest w ogóle piękna sprawa, no ale to tylko jeden gracz by taki był i o ile by były codziennie takie turnieje. To by była super sprawa, nie? Taki codziennie turniej dla każdego i 500 dolarów za pierwsze miejsce. No i tam odpowiednio za miejsca kolejne. Takie top 32 jakby było nagradzane. Za top 32 50 dolarów, no to już byłby mega turniej. Taki codzienny, nie? Ale ile to by kosztowało, matko bosko? Raczej się nikt tak w historii nie skusił, żeby takie rzeczy robić.
Ciekawie teraz Oliveira tymi cyklonami cyrkluje. Szukał Overlorda, który by wlatywał do jego drugiej bazy. Overlord jednak wlatuje do bazy pierwszej. No i za chwilę się dowie w miarę, co jest grane. Mari też oczywiście tego Overlorda zauważy. No i ciekawe, czy cyklony będzie w stanie, nie... Znaczy, czy chce cyklony wycofać, bo może równie dobrze Marin się zająć tym Overlordem. No Serolierz widzi, że nie ma trzeciej bazy, bo jeżeli by było, no to raczej gdzieś już by ją tutaj... No tak, tak, już by ją tym Overlordem zauważył. Ona jest budowana tutaj, także to jest taka trochę późniejsza trzecia baza. Okej, dwie drony złapane. Miał lekki zakus Oliveira na te hacze, ale chyba postanowił, że nie ma co ryzykować, bo jak straci te... Ten oddział to będzie troszeczkę słabą. A, no i znowu to samo, tak? No dobra. A tak, tylko trzeba przyznać, bardzo proste. I to na poprzedniej mapie i na tej stosuje dokładnie to samo, czyli 8 raksów. Wcześniej to buduję. Wcześniej chcę robić masę. No i tutaj taka barykada z supply depotów, żeby Lingom było ciężej wbiec, ale Bane'y na pewno się przebiły, jeżeli będzie ich trochę więcej. Overseer też już zmierza do rywala. No, zobaczył Serol to i owo. Jego jednak interesuje dowiedzenie się o tym, czy znowu gra na 8 raksów, czy nie. Bo on tego... O, tego nie wie, ale może z Erglingami teraz trochę się dowiedzieć. No, kochany. Uuu, la. Już będzie Siege Tank. Już mogły kilka Lingów też wysłać na zwiad do pierwszej bazy Terana. Ale to kochany, to było gigantyczne. I tutaj jeszcze Bane'y i brak kontroli. Nie, jest jakaś kontrola Terana. Serol zauważył to. Ale podoba mi się, jak szukał okazji. No ale to i tak, kochany, to uderzenie jest gigantyczne. Serol atakuje skałki! Aha. Dlatego czasami dobrze ich nie zniszczyć, bo może rywal przypadkiem w nie kliknie. Niechcący, nie powinien atakować skałek tutaj Serol. Będzie też kontra na trzecią bazę rywala. Celowo poświęcił tę haczerkę. No bo ciężko byłoby utrzymać oczywiście, ale i tak mam bazę na godzinie trzeciej. W połączeniu z tym, jak obijana jest ekonomia Oliveiry i jak obijana teraz będzie, no to kochany. O czym my tu rozmawiamy? Miazga, synu, miazga, no. Knockout to mało powiedziane. Jeszcze jedna batalia przed nami. Serol ma trochę zgrupowane Bane'y, bardziej chyba niż powinien, ale jest na biomasie. Doturlają się jak... Oj, Oliveira nawet kliknął, ale nie, no jest Sozerglingi, także i tak Serol wygrywa. No miazga na jednej i na drugiej mapie. Tutaj nawet jeszcze łatwiej wyszło niż na tej poprzedniej. GG. Totalna dominacja. Jak to nowy patch do Diablo 4? Jakoś lepiej to wygląda? Połknę... Znaczy ja nie kupowałem... grałem trochę w Diablo 4. Ale, bo tam kumpel mi udostępnił konto,
ale no nie wciągnęło mnie aż tak, żeby dużo grać. Troszeczkę pograłem. Okej, było. Podobała mi się zwłaszcza Andariel. Fajne to było, tak znowu zobaczyć, ta walka i tak ciekawie wyglądała też, nie? Ale no, to nie jest gra, w której spędzę, wiesz, parę tysięcy godzin. No bo się StarCraftem zajmuję. Ale czy lepiej wygląda, to może ktoś tutaj ma inne opinie? Może ktoś grał? Gra? Ja tutaj bardziej czekam na kolejne e-sporty jakieś z takich gier. Albo na przykład Wiedźmin 4, o no, to też może być fajna przygoda. Dobra, Cyral ładnie zmiażdżył. Czy ma już kolejnego przeciwnika? Otóż nie, Solar na Kreatora jeszcze grają.